Kompestacja. Trzeci lutego nastąpił roku 2013. Witam Was niezwykle serdecznie. Marcin Kukokosiński w zupełnie nie swojej audycji Maćka Binerta, który jest jej gospodarzem, firma na emigracji i śmieje się tam we tle i zaraz powie, co będzie dzisiejszym tematem, chociaż już tak naprawdę wiemy, co będzie dzisiejszym tematem, ponieważ będą dzisiaj odpowiedzi na maile, ale zaraz jak tylko się przywita, to powie, jakie to były maile. W każdym razie Maciek jest ostatnio naszą gwiazdą w kontestacji, która najwięcej komentarzy pod swoją audycją gromadzi i gdzie trzeba wyrzucać ludzi, co już czynię ja ostatnio, bo ostatnio mam troszkę mało empatii. W każdym razie witam Was niezwykle serdecznie. A teraz Martin, teraz Maciek, to może to. Ty przywitasz jakoś tak bardziej profesjonalnie. Och, bardziej profesjonalnie, to ja Was przywitam bardzo profesjonalnie, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Cię Hugo, dzięki, że prowadzisz dzisiaj ze mną. Widzisz, ciągle niestety tego to wymaga, że ktoś musi przy tym być, jeszcze nie ogarniam prowadzenia tej audycji, nie ogarniam technicznie, ale też... Widzisz, nie mów tak, jesteś specjalistą, zawsze to jak ludzie po prostu zaczynają prowadzić audycję w kontestacji, to zawsze mu przepraszają za jakieś rzeczy. I to jest, ale ja nie przepraszam właśnie. To jest strasznie źle brzmi. Nie, i nawet wiesz co, nawet nie mam kiedy się tego nauczyć, bo tyle się w życiu dzieje. Ja też teraz właściwie wróciłem na chwilę z pracy, żeby tutaj dla Was być i z Wami być, czego się bardzo cieszę. Widzę, że też wszyscy się cieszą, dlatego że liczba komentarzy rośnie, liczba odsłuchań rośnie. Zgadza się, Hugo? A zaraz sprawdzę. To zobacz właśnie. W sumie nie wiem. Tak, bo dosyć to wszystko, no, rozwija się ta audycja, ale widzisz, nie można jednak wykluczyć, to tak jak mi właśnie dzisiaj z kolegą przed chwilą rozmawiałem, z którym miał być wywiad właśnie, on kupił sobie nieruchomość na Teneryfie i zrezygnował nawet z tego, żeby o tym mówić, bo powiedziałem, to fajny temat, no fajnie, no powiedz o tym, mówi, nie, to im bardziej mój sukces rośnie, tym więcej jest po prostu ludzi, którzy są zawistni, zazdrośni i zawsze będą coś tam mieli do powiedzenia, także no, nie chciał. I to może dlatego. Znaczy ogólnie dużo się działo, dużo maili. W większości oczywiście nie przeczytałem, ale dajcie mi chwilkę. To w tej chwili tu będzie sobie się włączała poczta, a ja Wam opowiem coś takiego. Kontestacja.com to jest nick skype'owy do audycji, do której można dzwonić. I chętnie, tak, żeby fajnie było, żebyście zadzwonili. 222-195-321 do Warszawy, numer telefonu. Ma pierwszeństwo, także warto zadzwonić na ten numer, jeżeli ktoś by chciał się przebić przez ten gąszcz dzwoniących. I otwiera się właśnie poczta. A tak, no już powiedziałeś, nie, że 3 lutego mamy się 20.03, audycja firmy na emigracji. I właśnie witam wszystkich na czacie. Witajcie. Witam wszystkich polskojęzycznych, no to pewnie pewnie wszystkich witasz. No witam wszystkich, no co, nie wiem, będziemy lecieli, dlatego że jest niecała godzinka już, w sumie 55 minut. Dobra, czytam maile i teraz widzę coś takiego. 812 nieprzeczytanych. I teraz, ale tu się jeden powtarza i to bardzo, i to ta sama osoba i w sumie zaraz przeliczę sobie tylko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No dajmy na to, że jesteśmy w połowie, koło 20 maili napisała ta sama osoba i to tak, żebym odczytał, żebym przeczytał. Jednego przeczytałem z tych maili, jeżeli wszystkie pozostałe 19 są takie same, to po prostu nie czytam. Czy to jakaś fanka twoja? Tak, jest chyba jakiś fanklub się tworzy, dlatego że... Ale czy to kobieta? Czy to... Nie, właściwie nie wiem, podpisuje się imieniem męskim, krótkim imieniem męskim, na tę literę, ale nie wiem, kto to jest. Być może nawet i kobieta właściwie, tak, ty teraz mnie zaskoczyłeś. Ale wszystkie inne, no też, do których nie przeczytałem, to dodam takie, które przeczytałem. Generalnie fajnie by było, żebyście napisali jakiś fajny tytuł, wtedy taki, który skłoni do czytania. Dlatego, że typu praca w Niemczech, coś tam, audycja albo firma, to się powtarza zbyt często. A ja naprawdę już nie mam takich możliwości. Przerasta zdecydowanie to wszystko, ta liczba odpytających, że no dosłownie nie można tego...
nie możesz tego teraz ogarnąć, tak jedna osoba, a zresztą ja to zrobiłem, żeby poprowadzić sobie audycję, która jest wesoła, która jest fajna, z fajnymi ludźmi, tak jak zresztą z Hugiem rozmawiałem na początku, Hugo mówi, nie, znaczy ogólnie, wiecie, ten internet jest przesycony, jak tam zacznij sobie komentarze pod jakąkolwiek audycją, to właściwie no, to dużo z jakichś idiotów, którzy tam piszą. No Hugo właśnie, nie wiem, rozmawialiśmy na początku, jeszcze pytam, czy będzie to coś takiego, myślę, no nie, jest tu troszeczkę bardziej kulturalna, no w sumie taka enklawa. No jest taka, tam oprócz dwóch, trzech osób, które rzeczywiście tam, jakichś fanów takich zagorzałych, jeżeli po prostu, no ja się powiem, jak ja robię i tak jak, no, tak to z logiki wynika, no nie wiem, jeżeli z czymś się tam nie zgadzam lub no na przykład, nie wiem, poszedłbym do Huga, wchodziłbym sobie do niego do domu i bym mówił, ty idioto, ja się z tobą, baranie, nie zgadzam, weź przestań, co ty tu robisz, to po prostu nie będę wchodził, nie będę nic pisał, tylko po prostu nie będę go słuchał i tyle. Ale jest większość ludzi, no znaczy ogólnie to nie żebym tutaj narzekał, dlatego że no oprócz tam, nie wiem, dwóch, trzech osób, właśnie to są ciągle jakieś te same osoby, to poza tym są, wszystko jest bardzo miłe i jest tak, jak miało być. No ale w związku, no taka jest może cena tego, tej popularności. Nie miałem z tym nigdy do czynienia, a więc co, czekam na telefon, ale powiem szybko o tych mailach. Tak, firma się rozwija, o właśnie, powiem wam coś takiego, że... Tak właśnie, musisz narzucić temat, wiesz, żeby był jakiś taki temat przewodni, bo fakt, jadę że... Jadę z tym tematem bo fakt, że ludzie, jak tak jeszcze się wtrącę na początek, jak zacząłem ja prowadzić, powiedzmy sobie, no, szeroko pojętą działalność publiczną, może tak w radiu to było szczególnie, ale wcześniej również to... To nie był dom publiczny. Wystąpiło. No to nie był, bo byłbym bogatszy dzisiaj na pewno niż jestem, ale ludzie rzeczywiście traktują takie osoby, które się jakoś tam gdzieś tam wypowiadają jako ekspertów, że można do nich tam napisać właśnie jakieś maile zawsze, no można zawsze napisać, jasne, no ale nie jest tak, żeby te osoby mogły liczyć na jakieś takie konsultacje wielogodzinne, bo to strasznie dużo czasu zajmuje i to jeżeli pisze do ciebie 50 osób, to to wiecie, to jak krótko można zawsze komuś odpowiedzieć, to jest tak, bierzcie to pod uwagę, no, że każdy tutaj ma swój jakiś tam czas, ten i ten, więc piszcie jak najbardziej, dawajcie propozycje i tutaj w ogóle najciekawsi goście, których ja spotykałem w audycjach prowadzonych, to byli właśnie ludzie tam albo, którzy albo do mnie napisali, albo ktoś napisał o nich, że a słuchaj, zaproś tego, bo to fajny gość. No to ja zapraszałem. Więc jak najbardziej takie należy, ale z tymi jakimiś konsultacjami typu na przykład jak wygląda, na jaki temat do ciebie piszą maile, ale tak sobie wyobrażam na przykład, że jak wygląda, nie wiem, rynek właśnie tam spawacza i gdzie należy szukać pracy i w ogóle, w ogóle najlepiej znajdź mi tą pracę i zrób mi to za darmo. No, nie. Tak, to są po prostu ogólnodostępne informacje w internecie. To radio tak jak MediaMarkt, no nie jest dla wszystkich. I no jeżeli ktoś sobie nie potrafi znaleźć w internecie informacji, na przykład, nie wiem, jak tam z zawodem stolarza, no to nie jest dla niego, to jest audycja dla przedsiębiorców i dla emigrantów. Jeżeli ktoś naprawdę nie potrafi no, jakiejś ogólnodostępnej informacji znaleźć w internecie, no to się nie nadaje po prostu na emigranta, trzeba sobie spojrzeć, no tak na to spojrzeć. Ja przede wszystkim chcę pokazać inne rozwiązania, no że to inaczej troszeczkę można zrobić, nie opierać tylko na tym, na tych jakichś krótkich nakazach, zakazach, co wolno, co nie wolno. No i to właśnie o tym, no, staram się mówić, jak jest tylko możliwość. No, na przykład o czym takim, o na przykład z tymi kredytami mieszkaniowymi. No oczywiście ja byłem w pierwszym banku, odmówiono mi, byłem w drugim, odmówiono mi. Wszystko bardzo miło, bardzo fajnie, nikt nic do Polaków jakoś tam nie zaczepiał, natomiast no odmówiono mi, nie mam dochodów, nie mam zezwolenia na pracę, przyjechałem dopiero i było okej. Okay. Ale wiesz, po każdym takim razie, no robię takie te terminy w bankach, wracam do domu i myślę, i tak rozmawiam sobie z ludźmi, z żoną, mówię, poczekaj, nie mogą mi odmówić. No spójrzmy na logikę, no przecież tak, chcę pracować, mam dochody, płacę mitę, czyli płacę czynsz. Czyli dlaczego mieliby mi tego nie dać? No przecież znam siebie, nie jest to oparte na jakichś, nie wiem, wyobrażeniach, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistym świecie. Osiągnąłem sukces w Polsce, przyjechałem teraz na nowo sprawdzić się, no i dlaczego mają mi tego nie dać? No przecież nie żądam czegoś, co nie jest jakby realne, oderwane od realności. W związku z tym trzeba było ciągle zmieniać strategię. Na podstawie tego, dlaczego mi odmówiono w pierwszym, w drugim, trzecim, czwartym, piątym, zacząłem budować sobie taką strategię, aha, tam na przykład chciano zabezpieczenie, tu chciano to, tu chciano tamto i tak dalej, tu chciano jakieś dochody. No to sobie tak budowałem, aż wreszcie no, natrafiłem na człowieka, znaczy, bo tak, jak nie przestajesz, to ludzie, nie przestajesz
próbować, to po prostu znajdą się ludzie, którzy ci pomogą i których ta, do których ta argumentacja dojdzie. I właśnie już po szóstym powiedziałem, w sumie przyszedłem do mieszkania, gdzie mieszkaliśmy, tam bardzo dużo płaciliśmy, to było bardzo drogo. Żona, no mówię, to zobacz, no to nie ma sensu, nie? Możemy się poddać. Nie? Na szczęście nie spotkałem, zresztą miejsca takim człowiekiem, który by tam gdzieś tam ulegał jakimś sugestiom innych ludzi, że to się nie da, no bo tak, że się nie da, no to wiadomo, to wie 99% ludzi. Ile tam jest zresztą przedsiębiorców? No tylko przedsiębiorcy praktycznie mówią, albo jacyś sportowcy, ludzie, którzy osiągnęli sukces, to właśnie pokazali, że się da. W związku z tym, no co, wtedy, no ale słuchaj, już biorąc to wszystko pod uwagę, wziąłem, poszedłem do siódmy termin i taki mówię, no teraz musi się udać, dlatego że mam już to doświadczenie z tych sześciu odmów i wiem, co tam oni chcieli i poszedłem do siódmego, no i po prostu, nie, no i się udało, w co ja sam do końca na początku nie wierzyłem, a teraz wiem, że no, zresztą ktoś, kto mnie zna, ja też się pytałem, no nie wiem, nie, Hugo, z moimi stronami internetowymi ta najfajniejsza już nie działa od zeszłego roku, ale no tak samo, kiedyś kupiłem sobie kurs internetowy, jak zarobić 3000 zł na stronie internetowej, po czym strona zarobiła, nie wiem, około 300 tysięcy i to bardzo szybko. Tak było. Co sam nie mogłem uwierzyć, ale no i też właśnie, nie wiem, 3-4 dni temu był u mnie kuzyn, i który tutaj ze mną mieszka, ja mówię mu, no wiesz, że twoje, bo on akurat mieszka w moim mieszkaniu, wiesz, że twoje mieszkanie spłaciła w częściowo strona internetową, no przecież, że wiem. Mówię, ale poczekaj, gdybyś mnie w ogóle nie znał, gdybyś widział gdzieś tam mnie, na przykład pierwszy raz zobaczył, i gdybym zobaczył, jakim samochodem podjechałem, jak z tą rozmawiam, i bym ci coś takiego powiedział, byś to uwierzył? Mówi, nigdy w życiu. Także takie testowanie się dzieje. Przede wszystkim... Muszę powiedzieć, że twoja strona to nie wyglądała jakoś najlepiej. Właśnie nie. Ale ona do dzisiaj jeszcze zysk przynosi, pomimo to, że nie działa. To jest właśnie najfajniejsze, że ci ludzie są tak zadowoleni z tej strony, która już nie funkcjonuje. No, przed chwilą też pisał jeden słuchacz, czy może coś tam o tym powiedzieć. Ja nie chcę tam akurat o tym mówić, dlatego że strona już nie funkcjonuje i po co ma sobie ktoś tam tego szukać, by... bezskutecznie, ale to był zupełnie dla mnie temat nowy, który po prostu tak chciałem zobaczyć, udowodnić po prostu, że się da wszystkim, którzy mnie, a jak kupowałem ten kurs za 600 zł, to wszyscy mnie wyśmieli. Jak to można na stronie internetowej zarobić, człowieku? Kurczę, a jak ja dam za 200, to się mówią, że drogo u mnie. Dziwne, nie? Ale ten świat taki jest. Ja bym opowiedział każdą jakąkolwiek historię z mojego życia. Dużo, znaczy to właśnie dzięki tej strategii, że to się po prostu, no, wychodzi z założenia, że się musi dać. Musi dać i już. Właśnie. Co o tej firmie? Powiem wam, że teraz tak, zaczęło się to mocno rozwijać. Raczej mam klientów z polecenia. To tak, pomimo to, że dałem reklamę do gazety i był taki też artykuł, ukazał się w wczorajszej gazecie. Gazeta, właśnie to polecam też każdemu, jeżeli by rozwijał taką małą firmkę od początku, to zadziałało. Ja z gazetą wszedłem w kontakt, jak zacząłem tą firmę 7 miesięcy temu i po prostu dałem taki krótki anons, bo chciałem bardzo oszczędzać oszczędzać po prostu na reklamie. Krótki anons, ale wytłuszczonym drukiem i na żółto, z żółtym podkładem, że to kosztowało 36 euro plus VAT, że chcę... no tam było 2-3 słowa w sumie. Stanie okna i telefon. Firma teraz się odezwała, gazeta się odezwała, że wie, o co chodzi już z tą firmą i by chcieli zrobić o tym jakiś artykuł. I teraz tak, albo jeżeli ja dam artykuł taki reklamowy, to ja mam płacić im 900 euro, ale jeżeli przyjdzie redaktor i napisze, co chce, na co ja wtedy nie mam już wpływu, zrobi to za darmo, bo fajnie, bo się cieszą, że coś nowego powstaje na terenie powiatu, bo to akurat nie jest w samym Szągał, tylko w miejscowości obok, czyli w innej gminie, ale to bardzo przyległa. No i wtedy sobie tak zrobiłem, że no poszedłem i tam ten redaktor oczywiście przyjechał, akurat fajnie trafił, bo mieliśmy dużo do roboty, był transport, są montaże, także sobie to wszystko zobaczył, że to działa i no i tak troszeczkę teraz jest to bardziej uwiarygodnione, że są Polacy, no i też przede wszystkim właśnie ten nacisk na polską firmę, na to, że emigrant, na to, że to wszystko bardzo do siebie pasowało. Dobrą historię miałeś. Taką też, no i właśnie tak, to historia akurat tam tej historii dużo nie ma, raczej skupiony na profesjonalności, na produktach. I w ogóle chciałem powitać, bo tak, w związku z tym też, że jest więcej zamówień, to się liczba pracowników zwiększyła, także w ogóle emigrantów. No i chciałem powitać właśnie najfajniejszego, najważniejszego tutaj głowę będzie, no bo muszę już zacząć delegować. Nie da rady, żebym już to robił samemu. W tym momencie po 7 miesiącach właśnie, i na to zwracam uwagę, że możecie założyć firmę,
która po 7 miesiącach tak będzie funkcjonowała. Jak to robiłem na początku, przecież nie wiedziałem. Zresztą oczywiście przyszłości nie znam. Gdybym znał, to zresztą do firmy nawet nie robił. Przecież tam zagrał w Totolotka już. Nie mogłem znać przyszłości i nie wiedziałem, jak to będzie. Dlatego też mówię sobie, albo powiem po prostu, że jeżeli się nie powiedzie, to powiem, jak jest, co się stało, będę szukał przyczyn, a jak się powiedzie, tak jak teraz, no to powiem, co takiego do tego doprowadziło, chociaż do końca nie wiem, bo to jest tak, że wiesz, wytłumaczyć zawsze wszystko, w ogóle to jest takie fajne powiedzenie wśród pedagogów właśnie, że pedagogicznie możesz najgorszą morderstwo wytłumaczyć. Ale ja też właśnie staram się wszystko tłumaczyć, z tym, że nie do końca no to będzie tylko moje tłumaczenie, a ktoś inny zauważy inne zalety czy inne wady tego projektu. Spodobało mi to się, ogólnie podchodziłem z takim niesmakiem i tu jednocześnie odpowiadam na maila, pyta się właśnie kolega, czy jak to było i czy w ogóle się na tym znałem. Już mówię ci, że się na tym w ogóle nie znałem. Temat był dla mnie obcy, ale po prostu bazowałem na tej rzeczy, że no, Polska jest właśnie bardzo dużym producentem okien, jeśli chodzi o okna. I też kadłubów do łodzi oraz mebli. No meble trudno sprzedawać, a po drugie część powierzchni, są już tutaj takie firmy. Jeśli chodzi o łodzie, no to w Bayern tutaj słabo, to by chyba schodziło. Łodzie czy kadłuby, tak, wykończenia to słabo. Coś się stało? Halo, halo? Nie, mamy Jacka, ale to możesz skończyć wątek, zaraz go poprosimy. Cześć Jacek. Jacka mamy. Witam bardzo serdecznie. Chwileczkę, no i potem pomyślałem sobie o oknach. Nasza okna jest, firma okienna jest mi tutaj nawet rodzinnie. Są takie rodzinne konotacje, w związku z tym zrobiłem tą firmę okienną. I to zaczęło działać. No, tak jak widzicie, to działa. Jest w tej chwili jest w tym miesiącu już jest 7 pracowników, bo jeden po prostu od przyszłego miesiąca przejęła go inna firma i teraz, ale mamy właśnie nową rodzinę i teraz zwrócę jeszcze uwagę na coś. Dużo maili dostaję, dużo telefonów od ludzi, od innych emigrantów niż to znałem na przykład z 2011 i 2012 roku. Troszeczkę tworzy się inna jakość. W tej chwili chcą przyjeżdżać tutaj ludzie, na przykład tak jak ten mój przyjaciel teraz, no, kolega Janusz, który jest technikiem budowlanym w Polsce z 15-letnim doświadczeniem jako majster na budowie. On na przykład przyjechał, bo przedtem przyjeżdżali ludzie, na przykład sami mężczyźni, w jakichś kłopotach finansowych, zrezygnowani i gdzieś tam narzekający. I no, po prostu no, często, nie mówię, że no, zdarzało się, że nawet to się ocierało, tak można powiedzieć, o desperację, w niektórych oczywiście przypadkach. Ci ludzie sobie, większość z nich sobie poradziła. Dzisiaj są zupełnie inaczej wyglądają niż wtedy, ale teraz, co się dzieje teraz, te telefony, które miałem dzisiaj, które miałem wczoraj, to są właśnie ludzie już na pewnym, którzy po pierwsze, są to ludzie, którzy od razu chcą wyjechać z rodzinami, nie pierwszy mężczyzna, zobaczyć, oni wiem, definitywnie wyjeżdżamy. Na przykład tak jak Janusz, on jest z Krakowa, jego żona świetnie mówi po niemiecku, pierwszy raz widzę osobę, która tak Polaka, która tak mówi po niemiecku bez akcentu, ona zupełnie mówi bez polskiego akcentu, pracowała, była kierownikiem w dużej firmie w Krakowie, zresztą jestem z Krakowa, w dużej firmie, która zajmuje się też podobną działalnością co moja, ale ona była kierownikiem działu sprzedaży na Niemcy, także naprawdę świetnie włada niemieckim, no i a mąż właśnie kierownikiem, znaczy majstrem w dużej, dosyć dobrej, znanej firmie budowlanej z Krakowa i oni, no mają dziecko, przyjechali razu wszyscy razem, powiedzieli, mamy pieniądze na tam na jakiś ileś czasu, nie oczekujemy też niczego, żebyś tylko nam znalazł mieszkanie i ewentualnie, jakbyś chciał, to możesz kolegę sprawdzić, tak, pana i wziąć do pracy, albo nie. Oni na przykład, ja wątpię, że on u mnie teraz zarabia więcej, niż by zarabiał w Polsce, ale pomimo to, oni właśnie w tej chwili zdarzają się migranci, to jest na tym przykładzie powiem, ale często to teraz słyszę, że zaczyna się nowa jakość, zaczyna przyjeżdżać ludzie, którzy w Polsce coś osiągnęli, nawet dużo osiągnęli, mają stanowiska, mają często domy, nieruchomości i mówią, nie, przestałem widzieć pozytywnie to wszystko, co tam się dzieje. Cała taka ta otoczka, już nie mówiąc o stronie finansowej, bo im finansowo idzie dobrze, ale mówię, nie mogę zrobić tego moim dzieciom, żeby tam mieszkały w tym, ogólnie, jak to powiedzieć, co takiego się w Polsce, emigranci, co mówią o tym, co się takiego w Polsce pierwsze rzuca, to właśnie takie, no dużo tak zwanego oszołomstwa. To właśnie jest tak w nadmiarze. W innych krajach mi się wydaje, o właśnie, Jacek, jesteś emigrantem? Tak.
Też to ci tak rzuca w oczy, jak przyjeżdżasz do Polski, czy nie? Że taka na przykład nawet na poziomie już debaty publicznej, ale między ludźmi nawet, że nie wiem, no nie zdarzają się takie rzeczy jak w Polsce wśród polityków, no takie chamstwo zupełne i tak. No, się nie zdarza za granicą, co? No, tak, to prawda. W 100%. A mieszkasz daleko gdzieś? Daleko od Niemiec? Tak, na północy. Mieszkam w Newport Pagnell w Wielkiej Brytanii. A w Wielkiej Brytanii, wiem już. To jest gdzieś przy tym, nie? Przy Dover tam, nie? Nie, troszeczkę wyżej. Wyżej jeszcze, tak. Aha. Między Londynem a Sheffield gdzieś w połowie. Sheffield, fajne. To jest hrabstwo, nie? A powiedz mi ten, co chcesz powiedzieć? Znaczy ja chciałem się zapytać, bardzo przepraszam, bo ja właśnie nie za bardzo się skojarzyłem, bo ja z Maciejem byliśmy w kontakcie przed audycją, ale nie za bardzo zajarzyłem, o której mam zadzwonić. Ja wiem, o co ci chodzi. Tak. O audycję o jedzeniu. Ja chciałem powiedzieć, tak, z Jackiem miałem audycję o jedzeniu, o, właśnie. Chciałem pociągnąć, nie, ten wątek, o którym ty mówiłeś, bo to są właśnie takie, to jest taki dla mnie, moim zdaniem, taki, wiesz, optymizm tych ludzi, którzy wyjeżdżają, bo nie ukrywajmy, część emigrantów to są ludzie, którzy powiedzmy albo pochodzą z marginesu, nie, żeby tutaj nikogo nie urazić, ale wiesz, myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby jak najwięcej zarobić, a powiedzmy w sobotę czy w niedzielę to wszystko w pubie przelać. No jak w pubie, to jeszcze pozytywne. Tak. No dobra, no w pubie albo w domu pojednie, no bez znaczenia, ale tak jest czasami. Natomiast to, co ty mówisz, to jest właśnie ten optymizm, że ludzie z głową, ludzie z jakąś perspektywą, ludzie, którzy mają jakąś nakreśloną przyszłość i widzą, że nie mogą jej zrealizować w Polsce, postanawiają wyjechać i chcą się realizować za granicą. I to jest szansa czy nadzieja na to, żeby pokazać, że Polacy mają głowę na karku i potrafią wiele dobrych rzeczy zrobić. Zresztą tutaj w Anglii jest tak. Bardzo dużo takich przykładów Polaków, którzy, wiesz, którzy nie są na tym przysłowiowym zmywaku, wiesz, oni się na przykład z tego śmieją. Ludzie, którzy, wiesz, są projektantami, są designerami, pracują w różnych firmach, wykonują pracę i ci rodowici Anglicy zaczynają dostrzegać, że ten Polak to nie jest ten, powiedzmy, złodziej i pijak, tylko to jest człowiek, który dużo potrafi, którego wiedza wykracza bardzo za zakres wiadomości potrzebnej na danym stanowisku pracy, czy którą prezentuje się człowiek, który posiada jakąś tam wiedzę, czy to informatyk, czy to jakiś kreślarz, rysownik, mechanik, ktokolwiek, wiesz. Także tu jest to, co ty mówisz, to jest właśnie taki optymizm. Natomiast ja chciałem zapytać odnośnie tego, co ty mówisz o tej firmie, że twoja firma zaczyna rozrastać się, zaczyna pączkować. Czy ty myślisz, czy masz taki plan, że to będzie powiedzmy na zasadzie jakiegoś franchisingu, czy ktoś będzie przyjedzie do ciebie, ty go wyszkolisz, ty mu pomożesz w jakiejś innej części Niemiec tą firmę swoją rozwijać pod twoimi skrzydłami, on będzie powiedzmy takim jakby twoim czeladnikiem, mistrza, no, w tym stylu? Nie, znaczy o mistrzach, czeladnikach to nie myślałem, ale powiem ci, tak, właśnie, są też naśladowcy, mam też naśladowców, są ludzie w różnych częściach Niemiec, którzy mówią, że no, otworzyłem coś takiego jak ty i zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja życzę szczęścia, jeżeli będę mógł, to wymienimy się doświadczeniami, ale ja przede wszystkim mam jeden doświadczenia z firmą Drutex. Ten kolega, który o tym pisał tutaj, na przykład on współpracuje z drugą, dużą konkurencyjną firmą i nie wiem, jakie tam są warunki. On na przykład mówił, że ma troszeczkę wyższe ceny. Być może ten produkt też jest inny, to ma uzasadnienie jakieś. No ale są naśladowcy, nawet gdyby ta cena była 20-30% wyższa, nawet 40%. Mi się wydaje, że jeżeli to dobrze sprzedasz, to ten rynek to jeszcze tutaj zaakceptuje, dlatego że rodzimi producenci, Austriacy, Niemieccy albo ludzie, którzy już tutaj dawno się tym zajmują, przesadzają zupełnie z cenami. Wydaje on się zresztą, tam się nie zwierzają, ale te produkty, które mają, tak jak je sobie potrafię ocenić, to nie odbiegają tutaj od naszych produktów, a przy okazji no te nasze są zdecydowanie tańsze. Zdecydowanie. No ja też jakość. Naprawdę, no, ja nie chcę, żeby reklamę robić, ale ja jestem zadowolony z jakości. Właśnie, tu jest ważna rzecz, ta jakość, bo myśmy tutaj nie wiem, czy znasz taką firmę Everest. Ona jest bardzo
droga, jeżeli chodzi o rynek angielski, jeżeli chodzi o okna, drzwi, tak zwane konserwatory, czyli takie powiedzmy przeszklone przedłużenie na przykład za domem od strony ogrodu, ale ten przedstawiciel opowiadał, że ta cena idzie, za tą ceną idzie jakość, to jest powiedzmy to znaczy... Mercedes wśród firm tak. okiennych. To wszyscy to mówią, ja też to mówię, wiesz? Wszyscy przywiązują wagę do każdego elementu. Tam jest przykładowo, wiesz, wieczysta gwarancja na przykład na klamki, na mechanizm zamykania okna czy uchylania właśnie, wiesz. I właśnie chciałem się zapytać, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Czy to jest już prawda, ci czy to potwierdzasz, czy... Znaczy też, ja też daję gwarancję 10 lat na montaż, jeżeli korzystam z materiałów firmy, która daje na to montaż. Wiesz co ci powiem, ja jestem przeciwnikiem, znaczy tak, to oczywiście w Niemczech przede wszystkim, jeżeli w ogóle ktoś chce sprzedać, to musisz mówić, że to jest jakość. Że to jest jakość, tam jakieś porównania, tak no, wejdę w słowo troszeczkę, nie wiedziałem, że tak Anglicy lubią Mercedesy, skoro tak to porównują i że takie mają zdanie. Ja raczej jak byłem w Anglii niemieckim samochodem, to bardziej tak jakoś nie... No zdarzało się, że ktoś tam fakersa pokazał. To się teraz nie wiem, zmieniło. To się zmieniło. Mercedes, Volkswagen to są uważane za dobre, tak. jakościowo wykonane samochody na lata. Nie, dlatego właśnie im powiedziałem, nie słuchajcie, ty możesz mi tam pokazują, nie wiem, fakersa, ale Mercedesy mu jeździć chcesz. Po prostu nie. Niemcy są źli, ale samochody są fajne, nie? Tak właśnie na tej zasadzie. A ja przede wszystkim nie byłem Niemcem, tylko miałem samochód na niemieckich tablicach. Ale wiesz co, ci powiem, ja jestem, tak, co ludziom mówię, bo wiesz o co chodzi? Znaczy, ja jestem w tym biznesie, powiedzmy, dobre pół roku. W te pół roku zmieniły się już trzy rzeczy odnośnie technologii. Zmieniła się jedna rzecz, że jak ja zaczynałem, standardem były okna dwuszybowe z współczynnikiem 1,0. Za trzy miesiące już standardem były, a wtedy były dwuszybowe, trzyszybowe na zamówienie. W tym momencie, po trzech miesiącach, stało się tak, że już było standardem okno trzyszybowe, a trzyszybowe z ciepłą ramką i tam czteroszybowe na zamówienie. I teraz mamy pół roku minęło, dobre pół roku. W tym momencie standardem dalej jest okno trzyszybowe, ale już siedmiokomorowe, a nie pięcio jak dotąd. A na zamówienie jest okno czteroszybowe z wysokim współczynnikiem 0,3. Także... dlatego po co ludzie, ja właśnie im tłumaczę, no jak kupię gdzie indziej, to tam mówili, że mam 20 lat gwarancji. Mówię, i dobra, to, czyli ma pan, pani okno, które za 10 lat już będzie tak stare technologicznie, ale jeszcze będzie się trzymało i wyda na to pani, powiedzmy, w stosunku do mojego produktu, do naszego oferowanego produktu, cenę, powiedzmy, czterokrotnie wyższą, bo wytrzyma 20 lat, tak Niemcy myślą. I po co to pani? Czy po co to pani panu? Skoro ta technologia, już za rok to okno będzie przestarzałe, a nie wiem, co będzie za 5 lat, ale podejrzewam, jeżeli to pójdzie w tym tempie, no to za 5 lat będą już tak świetne okna, że tak pani to wyrzuci, bo to już będzie w ogóle nieekonomiczne, a znając też niemieckie przepisy, czy rząd coś wymyśli, że tam zmieni jakieś warunki, jeśli chodzi o nowe produkty, nowe okna i trzeba będzie i tak to wymienić. Także nie widzę sensu akurat w tym przypadku, tak jak w przypadku, nie wiem, komputera, gdy ktoś się sprzedał komputer, ci powiedział, panie, ten komputer będzie trzymał 20 lat, dlatego warto za niego zapłacić 5 razy tyle. A nie wiem, ja powiedział nie. A dlaczego? Ja chcę mieć co 5 lat nowy. A gdzie? Co roku. Nie? I wolę zapłacić to 5 razy mniej. No nie wiem, nie, czy dla mnie ten argument, jeśli chodzi o okna, nie przemawia. Oczywiście co innego, gdyby to miał być dom, komin na przykład, dach, nie? To jest okej, okay. Ale samo okno, które jest relatywnie, no wiesz, w dzień, jak masz fajną grupę, no to w dzień no, ogarniesz całe mieszkanie, nie? Jeżeli nie, to tam przesunie trochę do drugiego dnia, a więc to nie jest też taki dramat, raz na te 5 lat, czy tam nawet 10 sobie te okna wymienić, ale no, nie ma to sensu, moim zdaniem nie ma to uzasadnienia, nie wiem, mieć koniecznie okna, które będą trzymały 20-30 dożywotnio, nie wiem, jakaś klamka, która gdzieś tam, nie wiem, no... Nie wiem, nie ma to dla mnie sensu. Tak bym powiedział. Okej. Okay. No i też nowe rozwiązanie. Bo tu jeszcze wiesz, jeszcze jest tak jak... Jeszcze tak... Chodzi mi o to, że jest ważne to, czego nie widać, czyli to, co jest w środku tego okna, czyli ta rama, powiedzmy, z jakiej jest stali, czy stal jest taka, wiesz, odpowiednio, ma odpowiedni skład, żeby ona sama z siebie na przykład nie korodowała, prawda? Żeby te komory były takie szczelne. Znaczy to nie może być szczelne. To nie może być szczelne, wiesz, to musi oddychać, ale wszystko jedno. Certyfikat.
a nie masz wszystkie certyfikaty odnośnie tego, jakieś tam zaświadczenia, jeżeli ktoś poprosi z Druteksu i tak dalej? Właśnie chciałem to powiedzieć. Jeżeli to robicie w Niemczech, proszę mieć certyfikaty, dlatego że jeżeli to robicie w takim kredycie KfW, tam już są warunki odpowiednie, ale jeżeli, bo nie każda polska firma, która produkuje okna, to znaczy, że one są złe, ale nie każda robiła certyfikaty w tak zwane certyfikaty Rosenheim. Jeżeli tego nie masz, to może się to kiedyś tam jakoś skończyć dla ciebie tak, że ktoś tam powie tak, ale okna nie mają certyfikatów. To oczywiście wiadomo, że to nie znaczy, że te okna są złe, tylko że po prostu tego certyfikatu nie mają i tyle. Jacek, powiedz coś fajnego, bo ty jesteś emigrantem. Nie wiem, no powiedz, dlaczego wyjechałeś na przykład, jak dawno? Aha, dobrze, no. No dobrze, no dobrze. Ja wyjechałem... Ach, to znaczy, wiesz, bo ja już jestem troszeczkę starszym człowiekiem, bo już jestem po 40 grubo. Oj, to jesteś bardzo stary, to nie ma. Ale wiesz, to się potwierdza, to troszeczkę się potwierdza z tymi historiami, które można usłyszeć w kontestacji, jak tam Hugo z kimś rozmawia, czy Martin, czy Kamil, czy na przykład ty, jak rozmawiasz z kimś, w pewnym momencie pracując w Polsce, pracując w firmie zagranicznej, która otworzyła fabrykę tu w Polsce, pracując cały miesiąc z dwoma wolnymi niedzielami, bo tak przepisy na to zezwalały, mogłem, czyli miałem maksymalną ilość godzin z nadgodzinami, overtime'ami i tak dalej, a mogłem zarobić 1470 zł. To był 2005 rok. A to był jedyny argument, ten ekonomiczny? Tak, to i pieniądze się skończyły, ale nie, to był jeszcze drugim argumentem było coś takiego, że wiesz, to był 2005 rok, maj, czyli to było rok czasu, od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i można było wyjeżdżać. Tak, pamiętam. I młodzi ludzie, którzy zaczęli wyjeżdżać, wiesz, nastąpił taki jakby feedback, przychodziły SMS-y, niektórzy przyjeżdżali na urlop i mówili, że jest fajnie, jest raj, można popracować w fabryce cukierków, najeść się, jeszcze kupę kasy zostanie po wizycie gdzieś tam w pubie, czy gdzieś tam, prawda? Jeszcze cukierki sprzedać do w Allegro. Tak. Wiesz, to były takie informacje pierwsze, że ludzie są pozytywnie, tacy są przyjemnie, a pozytywnie nastawieni, tacy przyjaźni. A różnie się słyszy, bo to zależy od kogo, na kogo się trafi, ale taka była informacja. Poza tym ja jeszcze miałem coś takiego, że ja zawsze chciałem wyjechać. I zawsze chciałem wyjechać. Anglia mi się zawsze podobała. Nie każdemu się Anglia podoba, tak samo jak nie każdemu się podobają Niemcy, nie każdemu podoba się Holandia, Szwecja, Norwegia, Francja, czy cokolwiek, jak jakiś inny kraj. Ale mnie akurat się podobało. Podobały mi się książki Agaty Christie, detektywa Poirot, historie. Podobały mi się te samochody takie inne rzeczy. I tak się zdarzyło i w pewnym sensie miałem szczęście, wiecie, dlaczego miałem szczęście? Dlatego, że ja przez firmę pośrednictwa pracy z Krakowa, ona się skomunikowała z firmą tutaj w Anglii, zadzwonili, powiedzieli, że potrzebują mechanika. Ja mówię, że mam papiery, pracowałem jako mechanik samochodowy, samochodów, pojazdów ciężkich. Tak, to znam takie osoby też tutaj. Tak. No i teraz znajomość języka angielskiego. Ja uczyłem się sam, znajomość języka nie była zbyt dobra. Oni zrobili, powiedział facet z Krakowa, że zrobimy taką telekonferencję, w momencie, gdy pan przestanie rozumieć, to wtedy ja się włączę, prawda? No i ten gościu z tej firmy, agencji pośrednictwa pracy zaczął zadawać pytania, ja zacząłem odpowiadać. Jeszcze pytania były krótkie, nie rozbudowane, nie wieloczłonowe, to jeszcze sobie radziłem, a już pod koniec już powiedziałem, dobra, poddaję się, dalej już nie rozumiem. Ale on mówi, dobra, nie ma sprawy, na tym poziomie wystarczy. Spełnia pan te kryteria i czym może i w porządku. I resztę zadzwoni jutro i resztę się dogadamy. Facet zadzwonił na drugi dzień i mówi, dobrze panie Jacku, może pan wyjeżdżać. Ja mówię, jak to? Tu już zaraz, teraz, to był czerwiec, wiecie. Ja mówię, zaraz, ja mam tutaj pracę, ja muszę jakiś urlop wziąć, wiesz, napisać podanie o zwolnienie, a może we wrześniu. A facet mówi, panie, jest robota. Ja nie mam pojęcia, nie mogę panu zagwarantować, że we wrześniu firma będzie potrzebować innych, następnych ludzi, prawda? Mówię, dobra, no w porządku. No to
Wiecie, taki pech się stał, że akurat nie chcieli mnie zwolnić. Tak się przydarzyło, że ten inżynier hali mówi: nie, ty jesteś za dobry, ile ja będę musiał czekać, żeby wyszkolić takiego pracownika, ja się nie zgadzam. Ja mówię: dobra, ale tu już jest następny, ja go przeszkolę 2 tygodnie, wszystko będzie umiał. Nie, nie, ja się nie zgadzam. I powiem szczerze, że zrobiłem taki fortel, taki myk, wiesz, bo... wyczekałem moment, ten inżynier poszedł na urlop, a zastępował go taki facet, taki fajny chłopak, wiesz, taki, to był syn emigrantów z Polski, emigracji z Polski z lat 80. po stanie wojennym, wiecie. I ja z nim rozmawiałem i on opowiadał, że na początku, jak przyjechał do Niemiec, on był w wieku mniej więcej, powiedzmy... Do Niemiec powiedziałeś, dobrze? Proszę? Do Niemiec powiedziałeś dobrze, czy się przejęzyczyłeś? Emigrant z Niemiec. A, z Niemiec. Z Niemiec. To syn emigrantów z Niemiec, tak. Tak, i on pracował w tej firmie niemieckiej i ta firma wysłała go do Polski, do tej fabryki tutaj w Polsce, żeby on tam nadzorował pracę, wdrażał nowe linie produkcyjne i tak dalej. I ja z nim rozmawiałem i on też opowiedział taką, wiesz, ciekawą historię emigranta, wiesz. Bo on był w wieku mniej więcej, powiedzmy, koniec 8 klasy, pierwsza klasa szkoły zawodowej. A to jest troszeczkę kiepsko, w ogóle nie mówił po niemiecku, wiesz. On chodził do szkoły zawodowej i chodził do szkoły językowej, płakał. Tak jak tutaj dzieci też robią, wiesz, może ci wejdę słowo. Tutaj w tej chwili też tak jest. Jeżeli ktoś przyjeżdża z dziećmi... No to wszystko zostało całkowicie odcięte. I przeklinał, wiesz, rodziców i tak dalej. Mówi Jacek, ale teraz, to ja się cieszę i ja bardzo rodzicom dziękuję, bo widzę, jaka jest różnica ekonomiczna między Niemcami a Polską, wiesz. Wiesz co, ciągle nie chciał się na tej ekonomicznej różnicy koncentrować, dlatego że ona jest, no to tam, nie wiem, no nie ulega jakichś tam wątpliwości, że tak jak tam, nie wiem, gdzieś tam czytałem w internecie, kiedy Polacy tam przegonią Niemców, no to się, czy tam jakieś inne kraje, to mi się też wydaje, że tą poprzeczkę sobie troszeczkę za wysoko stawiają. Lepiej, żeby, nie wiem, dogonić na razie Czechy chociażby, a potem dopiero zobaczyć dalej, nie? Wiesz co, Jacku, bo powiem, że czas leci. Powiedz jeszcze tak krótko, gdybyś mógł na przykład w trzech jakieś najważniejsze powody, dlaczego wyjechałeś? Po pierwsze dlatego, że się skończyły pieniądze, a po drugie zawsze chciałem zobaczyć, jak wygląda świat ze strony angielskiej i czy to prawda, że tam jest tak dobrze, a nie źle. I teraz jak to się zweryfikowało po tym czasie? Jak długo jest w ogóle mieszkasz za granicą? Od 2005 roku, od lipca. A tak jak powiedziałeś, czyli bez tak. Cały czas. A, to długo już, nie? Tak. I po tym czasie co byś mógł powiedzieć na temat tamtej decyzji z 2005? Szkoda, że tak późno wyjechałem, że nie wyjechałem wcześniej. No. I szkoda, że nie zabrałem, że na siłę nie zabraliśmy córki, bo ona była takim, wiesz, ona była rok przed maturą i no już po prostu, wiesz, Gabrysia nie miała sumienia. Poza tym jeszcze jedna rzecz jest taka, ja wyjeżdżałem na raty, wiesz, bo ja wyjechałem w 2005 roku, a Gabrysia przyjechała rok później do mnie, wiesz. Także zdecydowany jestem, uważam, że powinieneś namawiać wszystkich, jeżeli ktoś nie ma bariery językowej, może zna niemiecki i zastanawia się, czy wyjechać, to nikt się nie zastanawia, tylko się pakuje i wyjeżdża. Im szybciej, tym lepiej. Ja ci powiem, tak nie namawiam, bo ci ludzie, którzy już do mnie dzwonią... Tak patriotycznie, jak się pytasz, to... No, ale tak dlaczego nie? Skoro ja uważam, że to jest lepsze dla tej osoby, no to dlaczego to nie ma zabrzmieć patriotycznie? Przecież to jest, jeżeli już tam się tak odnosimy do jakiejś narodowości, no to jest też Polak. No czemu pomóc? Właśnie i o to chodzi, nie? Że w ten sposób, no jeżeli... Bo wiesz, ja mogę mówić o swoim doświadczeniu. Ja uważam, że z tego... Ja w Polsce, powiem ci, funkcjonowałem dosyć gospodarczo bardzo dobrze. Wszystko funkcjonowało. Tylko wiesz co, ja w tym momencie, kiedy ja chciałem założyć rodzinę, kiedy już wszystko było dobrze, już był ten dom, no i wszystkie właściwie marzenia się spełniły o fajnej pracy, którą zawsze chciałem mieć. I no właściwie działo się to, co sobie zawsze wymarzyłem i to, co sobie wymarzyła żona.
przyszedł ktoś inny, wiesz, ktoś, który powiedział ci tak, słuchaj panie, 5 lat myśmy panu wydawali decyzję o płaceniu podatku, a w tym momencie sobie 5 lat też wszystko cofamy i uznaliśmy, że no, wyliczymy na nowo. Ale żeby wyliczyć, to proszę do nas przyjeżdżać, jak do, nie wiem, króla, że miałem działalność w innej miejscowości, a w innej, znaczy prowadziłem w innej miejscowości, a w innej była zarejestrowana, to proszę do nas sobie co tydzień albo jeszcze częściej przyjeżdżać, bo my chcemy i to tak półtora roku i będziemy wypytywać. No to mnie po prostu że przeraziło, że takie coś jest realne. Jak to tutaj opowiadam w Niemczech, na tutaj w Niemczech dwa razy byłem, no opowiadam o tych rzeczach, bo jak jest, albo w jakichś tutaj w szkołach, jeżeli ktoś mnie zaprosi, to opowiadam trochę o historii Polski czy o Polsce, albo też w urzędzie też skarbowym, czy też swojemu i adwokatowi opowiadałem i wielu doradcom podatkowym. Mówi, że w Niemczech takie coś by nie było możliwe. Nie byłoby w ogóle możliwe. To, co tutaj mnie spotkało, mam zresztą całą dokumentację, sobie to trzymam, ale dzisiaj z tej perspektywy, dzisiaj to ja naprawdę dziękuję, bo ja nie wyjeżdżać nie chciałem. Ja mówię, dobra, do mojej żony, słuchaj, wiesz, no, olać ich. Wiesz, w Polsce zresztą no, każdego, nie wiem, bo ja poznałem w tym czasie też Kamila Cybulskiego, ale to też, bo on prowadził takie lekcje ALP. To były takie zajęcia ALP, alternatywne lekcje przedsiębiorczości w szkołach, w domach dziecka, tam się poznaliśmy jako no, on prowadzący, ja jako taki człowiek, który zapraszał tam, czy wychowawca. Ja mówił, człowieku, takie historie jak twoja, to ci tutaj wymienię i tam zaczyna wymieniać i jedzie, jedna, druga. To potem Janek Fior opowiedział parę i tak dalej. No, w Polsce praktycznie właściwie o tym się nie mówi, ale każdy, Janek ostatnio mówił, że jednego zrobili przestępcę, bo VAT-u nie zapłacił, jeden dzień za późno i już tam go, nie wiem, no jest po prostu paranoja, to co się dzieje. Moim zdaniem jest to paranoja, tak jak ostatnio słyszałem też Stanisław Michalkiewicz, to takie fajna historia, bo w zeszłym tygodniu go słyszałem i powiedział tak, że zatrzymuje go policja i tam go umoralnia, że pan jechał za szybko, a że tamto. Powiedział, dobra, panowie, rozumiem, macie cele, jesteście to aparatem fiskalnym, chcecie ode mnie pieniądze, tak? No to proszę nie wymyślać, to historii, że to było niebezpieczne tam czy coś, tylko mówcie, no co się wstydzicie tego, co robicie, no mówcie, kawę na ławę, tak, przyjechaliśmy wziąć panu pieniądze, no i tyle, po to za panem cały czas jechaliśmy, ale się chociaż tego nie wstydźcie, mówię, jak już to robicie w tym aparacie fiskalnym, bo policja cię przestała w ogóle pełnić jakieś funkcje, mi się wydaje, porządkowe, czy do tego, co zostało powołana, jeżeli minister określił, że mają tyle nałapać, to nałapią, i cała energia, cała siła pójdzie w tym kierunku, no to mówię, to chociaż się ludzie tego nie wstydźcie. Mówię, jak już pracujesz gdzieś, to się po prostu tego nie wstydź. No i tyle. To znaczy, wiesz, ja mam nadzieję, że jak zaczną wyjeżdżać przedsiębiorcy, to co już się zaczyna dziać, z tego co mówisz, to w pewnym momencie ktoś z rządzących w Polsce dojdzie do wniosku i się zapyta dlaczego. I wtedy, wiesz, churalnie powiedzą, właśnie dlatego, że macie takie przepisy, że nie dajecie nam żyć, że nie dajecie nam budować swoich biznesów, bo nas gnębicie podatkami tym wszystkim. Może wtedy w jakiś sposób się obudzą o tym, co o tym przynamawiacie. Natomiast ja chciałem jeszcze na koniec, jeżeli mogę, to zadać ci, po pierwsze, zadać ci pytanie. Możesz, czy, no po to właśnie dzwonisz, pewnie, nie? No. Czy ty myślisz o tym właśnie, bo nie, w zasadzie wydaje mi się, że nie odpowiedziałeś na to. Czy myślisz o tym, żeby rozbudowywać swoją firmę w postaci filii? Żeby myślę. Firmować swoim imieniem, tak. Nazwiskiem, tak, wykształcić ludzi i powiedzieć, słuchajcie, mam dobry pomysł na biznes, ty chcesz ciężko pracować, ja ci pokażę, jak to zrobić, ale oczekuję, że będziesz lojalny, oczywiście będziesz pracował jako w zasadzie właśnie tego franchisingu, a na koniec chciałem, jeżeli można, zareklamować właśnie swój podcast Anusz Witelec, bo jedyna rzecz, która mi nie za bardzo leży w Anglii, choć to też się trochę zmienia, ale jaka mi nie leżała w Anglii, to było jedzenie i zacząłem skupiać się na tym, co jem, jak się robi jedzenie i razem z Pawłem Prokopem założyliśmy podcast Anusz Widelec, w którym między innymi właśnie będzie można w następnym, nie w tym, który będzie teraz, tylko w następnym odcinku, będzie można usłyszeć właśnie ciebie, właśnie Maćka. Właśnie który, mnie, no który, na, tak, podcast nagrywaliśmy, tak. Tak, który opowiada właśnie o jedzeniu. I to jest takie moje hobby. No. Jedzenie. No ja ci życzę, żeby też ci nie leżało w tej Anglii, tylko było dobrze. No, dziękuję serdecznie. No, fajnie, ale długi telefon. Dzięki. Pozdrowienia do Anglii. Cześć. No, cześć.
Hugo, dzwoni ktoś jeszcze? Wciąż tu jestem. Nie, chwilowo nikt nie dzwoni. No bo chwilowo, ale dzwonił, dobra. Bo taką rozmowę przecież mieliście. No. No właśnie mieliśmy, bo wiesz, to był, już wiem, kto to był. To był Jacek, on fajny taki podcast prowadzi, to zresztą zareklamował i ja tak troszeczkę spontanicznie w tej chwili, no przedtem troszeczkę o tym opowiadałem, o jedzeniu. Tak to tak jest z punktu widzenia migranta, co mnie zaskoczyło pozytywnie, jeśli chodzi o jedzenie, ale co jakoś tam negatywnie, jakiś nawet przepis podałem. Kontestacja.com to jest link skype'owy, mamy jeszcze, ujejka, 15 minutek. Kontestacja.com, link skype'owy, 222-195321. Proszę dzwonić. A ja może będę dalej na temat tych maili opowiadał. Odpowiadał teraz tak, no tam na przykład pisze tutaj kolega Mateusz, że słucha w ciekawych audycji o życiu pracy w Niemczech, jest zainteresowany, jest pod wrażeniem mojej pracowitości, no to kurde się cieszę, i zmotywowało go to do działania też, już się interesuje Niemcami, uczy się także języka niemieckiego, bardzo mądrze. Jeżeli myślisz o emigracji do Niemiec, czy w ogóle gdziekolwiek, no to oczywiście mów. I bardzo intensywnie dodatkowo się uczy, no to jeszcze bardziej intensywnie mądrze. Mam kilka pytań. Dobra, opowiadasz o firmie, która montuje okna i drzwi. Czy przed założeniem twojej firmy w ogóle widziałeś, jak się je montuje? Nie widziałem, jak się to montuje, nie miałem też o tym pojęcia. Gdzie się tego nauczyłeś, czy brałeś jakieś kursy? Jeżeli zrobiłem kurs, znaczy pierwszy kurs taki na temat okien, to było w firmie, z którą współpracuję. Tam się przygotowywałem. Znaczy, jeśli chodzi o sprzedaż, to jestem i tak, mi się wydaje, profesjonalistą, dlatego że zawsze się mógłbym czegoś nowego nauczyć. Natomiast chodzi o to, że jak ktoś już potrafi sprzedawać, no to ma już ten jeden krok jest dalej, nie? Może tylko po prostu teraz, wiesz, ja mogę równie dobrze, ja miałem już oferty sprzedawania właściwie butów, ubezpieczeń i tak dalej, wszystkiego, bo ci ludzie widzą. I to takich dużych, poważnych firm w Polsce. I to nawet poważne stanowiska, po prostu oni wiedzieli, że jeśli byłem na jakichś szkoleniach właśnie z perswazji czy czegokolwiek, no to po prostu wiedzieli, że tak, wiesz co, takiego jak ty potrzebujemy, mówię, a co robicie? Mówię, co to ma znaczenie? Tylko się tego nauczysz, a faktycznie proces sprzedaży wygląda tak samo. Jakieś kursy, zatrudniłeś ludzi, którzy to robili. Zatrudniłem ludzi, którzy to robili. Sam montaż, ja wierzę w ludzi i wierzę, że oni to robią profesjonalnie. No ale też się na tym nieraz zawiodłem, właściwie nawet często. Także nie każdemu, to jeżeli ktoś mówi, że ktoś potrafi, to nie do końca potrafi, to zawsze wszystko naciągane. Czy myślałeś już nad franczyzą swojej firmy? No, następne takie pytanie. Tak, myślałem coś takiego, tylko że jeszcze poczekajcie, musimy wyrobić sobie technologię, musimy wyrobić markę. Przede wszystkim, jaka jest zaleta franczyzy? Franczyzy zaletą byłoby taką, żebyśmy mogli wtedy więcej, jako już ogólnie sprzedawca, zamawiać tych okien, w związku z tym byłyby większe rabaty. No i to by powodowało niższą cenę i tak dalej, już nie trzeba tego dalej tłumaczyć. Po drugie, no stawki dosyć, no moje stawki, które ja płacę, nie są najwyższymi w Niemczech, chociaż się Niemcy już do pracy nawet zgłaszają, o dziwo. A właśnie, a też zgłaszają się Polacy, którzy tu są 10, 15 lat, 20, no jak ja to widzę, mówię, ludzie, co wy robiliście te 20 lat? Że teraz szukacie pracy, no nie wiem, u emigranta, który 3,5 roku temu przyjechał. To mnie naprawdę dziwi. No to jest załamka. Co ci ludzie, jak oni tutaj funkcjonowali? Że ja do nich nie idę o pracę, tylko oni do mnie. No to jest dramat. No ale takich jest większość niestety. I ci właśnie ludzie zawsze mają najwięcej do powiedzenia. O wszystkim, oni tu o wszystkim wsiąga wiedzą. O wszystkim, oni dają ci jakieś tam rady, cokolwiek innego. A tu, to jest, tak to już niestety jest. Franczyzą myślałem, tak. Zastanawiam, czy zrobić sobie certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie B2. Tak, zrób sobie, jeżeli go potrafisz, dlatego że to już ułatwi ci, jeżeli potem będziesz składał wniosek o obywatelstwo, no to już ci pewne rzeczy ułatwi. Czy jest to potrzebne naprawdę, gdyby ktoś chciał wyjechać do Niemiec, czy może się przydać? Może się przydać, to jasne jest. Co ty myślisz, patrząc z twojego doświadczenia? Gratulacje jeszcze raz z okazji audycji, fajnie. Miałem i dużo jest takich fajnych maili. Jeden był też właśnie komentarze chciałem odpowiedzieć, ale chwileczkę. Proszę, 222-195-321, audycja firma na emigracji z Maćkiem Binertem, a tu się właśnie otwiera bardzo kontrowersyjnym, którego filmiki ostatnio zaczynają być coraz bardziej popularne
do którego coraz więcej maili przychodzi. O właśnie, to jest też taka, widać, fajna osoba, bardzo pozytywna, tak zwany, pod nickiem Foxy się kryje, która tam jakoś uzasadnia, że warto kupić swojego tam swoje mieszkanie czy swoją nieruchomość. Też to jest to takie moje zdanie, dlatego że jeżeli już mieszkasz, Foxy, w Niemczech, no to dobrze jest mi, że tak się poczuć tutaj jakby u siebie, być tym obywatelem, mieć jakieś nieruchomości. I to jest to zdecydowanie, no to też polecam, to też zauważyli właśnie ludzie, którzy tutaj kupili nieruchomość i mówią, że no inaczej się zupełnie ich traktuje, a po drugie, no wiadomo, żeby składał wniosek o obywatelstwo, no to też to będzie się liczyło, no znaczy nawet jeśli to jest zupełnie podświadome, bo to oczywiście nie mówimy teraz na poziomie świadomości, ale ktoś to, widzisz, inwestuje tutaj się osiedla, kupuje mieszkanie, jest inaczej postrzegany, no i to jest zrozumiałe. No tak jak ja jestem też inaczej postrzegany, że wszyscy, na przykład jak teraz ten tam redaktor z gazety, no wow, że to tak już działa, po ilu? Niemożliwe. I jeszcze co do mojej działalności, właśnie okazało się, że w piątek dzwoni do mnie, mam telefon z biura księgowego, że muszę jeszcze dopełnić jednej formalności, to znaczy dopisać tam, znaczy przypisać działalność na ten nowy adres i dopisać do tej działalności jeszcze jakieś. Chodzi, nie do końca nie wiem nawet o co tu jest, ale na to zwróci uwagę, że trzeba niektóre czynności dosyć dobrze opisać w Niemczech, jeżeli, bo ja pracowników musisz zgłaszać do jakiejś takiej kasy. I tam musisz opisać, i oni muszą ich jakoś zaklasyfikować. Ja na przykład moich pracowników miałem jako budowlanych, a to nie do końca, znaczy jako motorów okiem, przepraszam, a to nie do końca, bo oni też wykonują prace budowlane, czyli na przykład trzeba założyć tynk. No i to jest już tynkowanie, no i to miałem dopisać i tak dalej, no przecież jak jest okno, to wiadomo, że trzeba założyć tynk, no ale gdyby się coś stało, ona powiedziała, też się powiedziała, dlaczego, no przecież wiadomo, jak ktoś robi okna, ona powiedziała, tak, ale lepiej to zrobić, bo jeżeli ktoś tam robi okna i nie wiem, przez to okno wypadł przy robieniu tynku, to nie powiedzieli, nie miał robić okna, a robił tynki i tego nie ubezpieczamy na przykład, czy coś takiego, no mogłoby tak być. I trzeba by się było tam z nimi, nie wiem, domawiać, a nie ma sensu po prostu iść do urzędu, mówić, to zmień, nie? Tu też kolega się pytał o jakieś kursy na koparki i to jest właśnie fajny temat, dlatego że już nad tym też myślałem. Jest to świetnym, no jest tu jeszcze jakaś taka nuta biznesowa, dlatego jeżeli ktoś wpadnie na ten pomysł i to zrobi, no to w Polsce może zrobić karierę, nie wiem czy to jest, jak to jest w Polsce uznawane, no ale po to jest internet, po to są ludzie, żebyście się sami dopytywali. Ja za was nie będę wszystkiego robił. Ja uważam zupełnie inaczej niż niektórzy, że wy właśnie jesteście, że was jest siła, was jest energia i jest mądrość. Po prostu, że sobie sam znajdziesz, jak to zrobić. Ja ci mogę pokazać, jak zrobić coś, czego potocznie się mówi, że się tego nie da zrobić. Jeżeli staniesz przed taką ścianą i powiesz, nie da się, to usiądziemy i pomyślimy. Ale jeżeli coś naprawdę, no wiesz, pytania typu, nie wiem, do kiedy tam zapłacić, nie wiem, VAT czy coś, no to nie są do mnie pytania, no ludzie. To ja tego nie wiem. Ja ci mogę powiedzieć, jeżeli będzie problem, to będziemy znajdować rozwiązanie, nie? I wtedy ci pokażę, jak się to robi. Inaczej powiem, jak ja to robię. I już, i tyle. Ale nie będę ci, wiesz, opowiadał jakiś, puszczał teraz, nie wiem, linków, znajdź sobie jakieś zawody, które trzeba, no, to nie jest tym tematem, no. Ja ci mogę pokazać, jak sprzedać okna, na przykład, nie mówiąc z mocnym polskim akcentem, no, i tyle. A jeżeli powiesz, że to jest niemożliwe, bo Polak nie może, no to się mylisz po prostu, no. Ci mogę pokazać, jak założyć firmę, nie wiem, słabo mówiąc po niemiecku, albo jak znaleźć pracę i tak dalej, no, albo jak dostać kredyt, no to ci mogę pokazać, ale jak wiesz, no, jak ty sam sobie nie potrafisz znaleźć, człowieku, jakichś linków w internecie albo jakieś pisać, nie wiem, no, żebym ci jakieś oficjalne prawdy mówił, no to nie jest do mnie, bo tak, no, ja się na tym nie zajmuję po prostu. Zrobiłem tą audycję no właśnie po to, żeby pokazać inny punkt widzenia i jakieś bardziej kreatywne rozwiązania. I no i jeszcze, żeby słuchali ludzie, którzy to słuchać chcą i chcą ewentualnie ten temat podyskutować w miłej, przyjemnej atmosferze. A słuchać, tak jak powiedziałem, przymusu nie ma. Hugo, co? 53. No jeszcze 5 minutek i kończymy, co? No jeszcze parę minutek, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to oczywiście. Jeżeli ma, właśnie, 222-195-321. Na czacie. Może mówił powoli, dlatego że... Albo kontestacja.com. Na Skype wtedy to jest Skype. Całkowicie za darmo. Na Skype, na czacie pojawiło się pytanie, czy jest potrzebny certyfikat do montowania okien?
w Niemczech. Ja nie mam, nie. Znaczy nikt mi o tym nie mówi, że jest jakiś certyfikat potrzebny, a jak będzie potrzebny, no to się o tym dowiem. Nie mam... Czy trzeba jakieś podatki odprowadzać? A nic mi o tym nie wiadomo, ale jak mi powiedzą, to tak, jakieś podatki trzeba odprowadzać. Tak, trzeba podatki odprowadzać, ale ja też znowu ci, widzisz, tutaj nie odpowiem, dlatego że tu są ludzie, którzy to robią lepiej po prostu i trzeba się ich spytać i ja nie jestem. Nie mam takiej możliwości. Czy można... A właśnie, do kiedy płacić podatek, jeśli chodzi o podatek od osób takich, znaczy od dochodu z tytułu no, umowy o pracę, czyli z tytułu pracy, to do maja, chyba do końca maja jest podatek, tak? Trzeba złożyć to zeznanie. I właśnie gdzie to robić? Ja bym na przykład miałem doświadczenie tutaj dla swoich znajomych, którzy też właśnie to samo pytanie mi zadali. Ja nie wiem, oni mówią, czy mogą iść do księgowego. Oczywiście, że mogą, to i może wypisać, ja tego nie potrafię, ale taki księgowy raczej powiedział, że no, mój księgowy był na tyle uczciwy, że powiedział, nie chce tego robić, dlatego że wiem, że to oni tam zapłacą mu 250 euro za godzinę mu, a on powiedział, że zna osobę, które takie proste rozliczenie tam za 40-50 euro zrobią i to można iść do takich zrzeszeń podatników i wtedy tam płacą składkę roczną, załóżmy rzędu 40-50 euro, można sobie takie proste sprawy rozwiązywać. Na przykład jeśli masz firmę, to już nie. I teraz jeśli chodzi o te całe koparki, to tak, jak w 2011 tutaj się pojawił problem właśnie niemieckich dokumentów i przyjechał taki facet z firmy, która zajmuje się szkoleniem i powiedział, że tak, u niego widlaki tam kosztują 150 euro, to tamto, koparki tyle. I ja wiem, bo mój brat robił w Polsce kurs na koparkę i to tam jakieś jeszcze w ograniczonym stopniu, no to kosztowało jakieś 8 czy 9 tysięcy złotych wszystko razem, a tutaj w Niemczech to chyba 600 euro. I jeszcze ma na więcej rodzajów koparek, także tym tematem polecałbym się zająć, jeżeli ktoś ma taką żyłkę do biznesu i w tym zauważył biznes, no to są możliwości, ale zbadajcie to, ja nie wiem, po prostu wejdźcie sobie w internet, poszukajcie, ja nie będę, nie wiem, albo poproście kogoś, nie wiem, tu jest jedna osoba, która chętnie wszystkim wszystko mówi, podsyła linki, to bada, ja na to czasu nie mam, bo ja mam rodzinę, mam firmę, ja miał 24 na dobę, siedział przy komputerze i nie wiem, i nie miał zupełnie nic do roboty, to być może bym się zajął no, taką działalnością, która jest oczywiście bardzo pożyteczna. Ja nie wiem. Ja nie powiem wam, kto wam pomoże, ale to będzie kosztowało, a ja sam nie dam rady tym się zajmować, dlatego że mam swoje problemy. Z moją firmą, które muszę rozwiązywać i które są każdego dnia, że trzeba działać, trzeba coś wymyślać. I stoję teraz w takim momencie jeszcze rozwoju tej firmy, że na razie należy do mnie wszystko, bo muszę zajmować się no, firmą, płaceniem podatków, robieniem dokumentacji, jeśli chodzi o pracowników, znalezieniem dla pracowników przede wszystkim zleceń, czyli sprzedażą. Sam muszę się znać, potem jeszcze montażem, bo nikt z pracowników po niemiecku na razie nie mówi. Ja liczę na to, że kiedyś ktoś zacznie mówić i mnie odciąży, ale i to już się musi stać, dlatego mamy coraz więcej, bo mam coraz więcej zamówień, już codziennie jest klient, codziennie trzeba już ustawiać kalendarz, codziennie trzeba zajmować się transportami, codziennie trzeba planować na przykład, bo parapety jedą inną drogą, w innym miejscu są zamawiane i tak dalej. No i czekam właśnie, aż się naprawdę zjawi osoba, która by mnie na przykład odciążyła w tych montażach, że ja nie muszę przy tym wszystkim być, dlatego że no nie daję już rady. Nie daję rady, dlatego też postanowiłem, po rozmowie z Hugiem na audycję będę prowadził oczywiście dalej, ale może być tak kiedyś, że powiem ludzie, no będę może nagrywał filmiki, to też tak jak zawsze to w biegu i spontanicznie, bo być może, że no, stoję teraz przed takim dylematem, jakie dalsze kroki, jakie rozwiązania. Moim marzeniem jest tutaj zacząć produkcję polskich, opartą o polską technologię, zacząć dużą firmę produkcyjną, to mówię wam wszystkim, jest takie moje marzenie i chciałbym, żeby to po prostu prowadził Polak, na przykład taki jak ja, żeby to ludzie wiedzieli, że myśmy tu nie przyjechali, nie wiem, myć kibli, tylko po prostu robić profesjonalne rzeczy i dawać temu społeczeństwu coś od siebie. No bo tu mieszkamy i tutaj po prostu dajemy coś od siebie i tyle. No to ja też się to staram robić, też jeszcze oczywiście chodzę też do szkoły dalej. Znaczy chodzę do szkoły już trzeci rok teraz jako ratownik medyczny też. W Polsce też byłem ratownikiem medycznym. No ile mogę, to tutaj daję. Jeżeli jest jakiś wypadek, to jadę. Jeżeli jest pożar, to jadę. No
No po prostu jestem tutaj, tutaj mieszkam i tutaj daję z siebie co mogę. Dlatego, że to społeczeństwo tak mnie przyjęło w taki fajny sposób i tak fajnie. No, jest naprawdę miło, czego też życzę wszystkim, którzy decydują się na migrację. Tych ludzi jest coraz więcej. Tak jak właśnie wspomniałem, nie wiem, czy to jest działanie kontestacji, czy całej sytuacji w kraju, ale ludzie chcą już, nie męczy, znaczy ci teraz są, to mówią, nie, no naprawdę mamy finanse, możemy, tak teraz przyjechali ludzie, którzy mogą się utrzymać rok, dwa, pięć, możemy sobie kupić zaraz nieruchomość. Chcemy tylko, żebyś nam troszeczkę pomógł na początku, jakieś ogarnął mieszkanie, troszeczkę nas tutaj, a my sobie na pewno poradzimy, bo jesteśmy mądrzy i rozsądni, sobie sami wszystko znajdziemy, nie potrzebujemy, nie wiem, od ciebie odpowiedzi na każde pytanie, tylko że to, ale oni mówią po prostu przede wszystkim, co stracili w Polsce, tą taką szansę, nadzieję na lepsze jutro przede wszystkim, a po drugie mówią, no to już takie te podziały Polaków, to tak zwane właśnie oszołomstwo, które właściwie ciągnie się poprzez wszystkie warstwy społeczne, od góry aż do dołu i no trudno, no nie widzą ludzie tych szans dla siebie. No a wszyscy właśnie, jeszcze to jest bardzo miłe, mają dzieci. Teraz nawet przyjeżdża, czy wczoraj zgłosiła chęć przyjazdu rodzina, która ma też czwórkę dzieci i to też takie miłe, też pani, która no, pracuje, zajmuje się też w sektorze, pracuje w sektorze jak to na szkolnym, o edukacyjnym. Mężczyzna zna się na różnych rzeczach, a szczególnie na właśnie budowlance, także też tutaj byłby mi pomocny. No zobaczymy, co z tymi ludźmi będzie. Możecie też to obserwować, ale jak na razie ci emigranci, no, których tutaj widzę, których ja, no ile przecież ludzi, sam tutaj postarałem się no, pomóc im, żeby tutaj się ogarnąć. I to jest naprawdę dużo ludzi, duża, nie chcę użyć słowa rzesza. Ale taka jest. No, coraz więcej nas przyjeżdża i właśnie róbmy to. Jeżeli ja wszystkim też teraz nie pomogę. Te wszystkie tam powiedzmy 800 maili to prawdopodobnie będzie o pracę. Ja tak jak w filmiku na mojej stronie pokazałem, nie jestem w stanie już tego dalej robić, nie mam możliwości, ale zgłoście się do swoich znajomych, rodzin i no, to jest ich obowiązek też taki poniekąd. No, pomóc rodakom. No. W ten sposób. No. Czy tam rodzinie już nawet, jeżeli... Na razie firma ma Macieja, czas to zmienić. Tak, firma Mariusz zaczyna mnie mieć. Robi to jeszcze radochę, ale powiem ci, że i też troszeczkę wyczerpuje i daje takie myślenie na przyszłość, że oj, no trzeba już coś z tym zrobić. Jeszcze Hugo, tak, jeżeli pozwolisz, na koniec powiem, bo dostałem dwa maile i to takie, i to było do mnie osobiście kierowane. Pisze kolega, tak, kolega, i to pisze, że jest kolegą po fachu. Maciej, jest albo przypadek, albo jesteś geniuszem, bo znaczy tam chodzi o taką tą sytuację na temat tych całych, jak odpisuje ludziom na dziwne komentarze. Kolega jest psychologiem i tutaj mówi, że po prostu to, że jak pewne rzeczy szybko zauważam i po prostu no, daję ludzi prowadzić tymi komentarzami, czy to robię celowo, czy to jest po prostu przypadek. Nie, oczywiście to jest celowo. To jest celowo. No po prostu te rzeczy się widzi i widzi się pewne fiksacje niektórych osób, no to robisz to celowo, nie wiem, jeżeli ktoś widzi, że na przykład no, ktoś ma jakąś fiksację na autorytecie, a dalej tam na ojcu i tak dalej, no to robisz tak, nie wiem, no po prostu stosujesz coś takiego, że no to się bardzo rzuca w oczy, szczególnie tak jak tobie tutaj. W sumie imię chyba można powiedzieć, Marcinie? No jest. No właśnie, nie, bo to nic nie nagra, ale to był mail do mnie, także, ale też geniuszem też nie jestem, bo to jest wiedza dostępna też dla każdego, no także, no jeżeli takie coś widzę, no to rzeczywiście stosuję tak, że zadaję, no wtedy na przykład nic nie odpisując, nie do tematu, a na przykład daję, jeżeli widzę, że ktoś ma potrzebę po prostu prowadzenia przez autorytet i będzie z nim dyskutował, no to na przykład daję, że, ale oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak jak w psychologii jest takie powiedzenie, jak i w życiu, i tak samo też jeden jakiś komentarz nic nie czyni, no widzisz pewne rzeczy, widzisz pewne problemy, ale no, nie czynią, a musisz sprawdzić. No to wtedy po prostu sprawdzasz. No, jeżeli jest to taka fiksacja, to dajesz polecenie. Jeżeli się nie trzyma, jest dalej debata z jakąś taką postacią autorytatywną, no to znaczy, że na tym poziomie zaczyna się wszystko klarować, aż w końcu dajesz na przykład, to troszeczkę macie to moje
obraz mojej osoby, no to dajesz na przykład sobie taki komentarz, na przykład jako ten ojciec. No i wtedy on wyprowadza człowieka automatycznie z równowagi, dlatego że nie mam innej możliwości. Po prostu on jest cały czas prowadzony i nie ma innej możliwości, żeby było inaczej. I teraz właśnie jeszcze się odezwała pani, która właśnie emigrantka z Wielkiej Brytanii, która tam też prowadzi terapię rodzinną. Bardzo fajna pani. Z tego co, bo nawet zadzwoniłem, prowadzi terapię rodziną i powiedziała, że to jest nieetyczne, że bo od razu to oczywiście też czytając zauważyła, no i że, znaczy nie powiedziała, że nieetyczne, że jest to na granicy, że tak na etyki, ja ci powiem, Emila nie jest to, znaczy moim zdaniem nie jest to na granicy etyki, nie przekroczyłem tutaj żadnych norm, dlatego że no jakby przecież nie używam tego w sprzedaży, bo mógłbym, nie? Mógłbym na przykład jakiejś tam wiedzy z zakresu osobowościowej, no przecież używać sprzedaży, także sprzedałbym wszystko, a tego jakoś, no nie robię tego. Nie robię też tego, no na przykład jeśli chodzi o osoby gdzieś tam, które znam, które mnie o to w ogóle nie proszą, nie? No ale na przykład tutaj nikt nie może nikogo zidentyfikować, jeżeli tam jest jakaś osoba i no i wykazuje jasne takie problemy, że nie wiem, pisze elaboraty na temat, każde swoje słowo praktycznie spija z ust i siedzi 12 godzin nad pisaniem, co tu można powiedzieć, co tu można zaprzeczyć, no i tworzy się dyskusja z kimś, no przecież nie wiem, no nikt normalny nie będzie dyskutował z kimś z internetu, no kogo w ogóle nie znam, bo po cholerę, no jeżeli się nie zgadzam, to się nie zgadzam, przecież tyle rzeczy, co w internecie jest, nie wiem, Hugo, zgadzasz się we wszystkim? Z kim? No nie wiem, co jest w internecie napisane. Czy ktoś tam w internecie mówi, nie wiem, powie profesor Belka, że podatek Belki jest fajny, no to zgadzasz się z tym? No nie. No ja też nie, a zaczniesz mu pisać 5 stron A4? Człowieku, ogarnij się, jak to niedobre i przecież czy robisz tak? No nie mam czasu. No czy ja też nie będę, żona przepcia, weź się durniu, ogarnij. Człowieku, co cię to obchodzi, co ten Belka gada, zajmij się tutaj rodziną, no chyba, że jej nie masz, nie? Ale wiecie to, co właśnie... To wtedy kochanką. No albo tak, no właśnie. O fajną reklamę dzisiaj widziałem w ogóle. Jeśli chodzi o tą kochankę, to przyjeżdża facet taki do domu, gdzieś tam spał z kochanką, przyjeżdża samochodem i mówi, kochanie, wróciłem, nie mogę wrócić szybciej, bo samochód mi się zepsuł. On od razu go wpysk. Mercedes? I tak właśnie, no, to, tak to jest, ale a właśnie co do Emilii, jeszcze raz powiem, nie uważam czegoś takiego, a nie da się tak też robić, że teraz wiesz, wszystko będziesz przemilczała i nie zauważysz, bo to jest tak, że ludzie, którzy się zajmują się tym, co ja czy ty, no to pewne rzeczy są dla nich widoczne, starczy nieraz jedno zdanie jednego człowieka, tak jak powiedziałem, no ja wiosną od razu nie czyni, ale no starczy, już masz, już wiesz jak z nim rozmawiać i to nieraz są 2-3 zdania, a ludzie, którzy jeszcze bardziej to rozbudowują, no to właściwie, no tak jakby wiem, nie wiem, tak jakbyś ekshibicjonista się rozebrał i pokazuje wszystko, nie? I mówi, zobacz, co mam, nie? I on po to robi właśnie, nie? Żebyś ty akurat, no nie wiem, dostrzegł to, co on tam takiego nie ma wielkiego, no, w tej głowie oczywiście. No i tu zaczynasz sobie jakąś budować strukturę, no a widzisz, że to jest ewidentnie jakaś prośba skierowana do ciebie, no, ale nie jesteś w stanie pomóc. I teraz to jest tak, jak wam to opowiedzieć, bo nie wiem, czy teraz zaczną wszyscy nadążać. To jest tak jak, nie wiem, patrz, jeżeli patrzy kobieta na samochód, ona widzi jakieś 4 kółka, widzi coś tam w samochodzie. Ale teraz to samo spojrzenie na ten samochód mechanika będzie zupełnie inne, bo ona powie, jest czerwony, ma 4 koła i ładnie wygląda i świecą mu się światła, jak je włączy. A mechanik powie, nie, tam jest słychać panewki, tam są uszczelki do wymiany, te opony są łyse i tak dalej. On zauważy więcej, bo jest specjalistą, bo tą robotę robi. Tak samo tutaj. I widzisz, Emila, nie da rady tego oddzielić. Nie da rady. Z kimś rozmawiasz, od razu masz pewne, no, masz świadomość pewnej struktury tego człowieka, jak on funkcjonuje. Tylko jest teraz pytanie, czy zaczynasz ją wykorzystywać przeciwko niemu, czy jakby, czy żeby mu, czy jakkolwiek w ogóle, no, zaczynasz tak prowadzić rozmowę, żeby on to załapał, żeby jakby tą wiedzę wykorzystać, czy nie. Ja przy takich przygodnych rozmowach tego nie robię, a każdy, kto zaczynał tą pracę, wie, że to jest takie na początku pomylenie ludzi, nie, że tak jak na przykład, jak wiesz, jak ja skończyłem tam jakieś, no, czy terapię, czy jakieś kursy, no to wiesz, myślałem, że wszystkie rozumiem, pozjadałem, teraz usiądę w pociągu, pogadałem z kimś 5 minut i zacząłem, patrzę, to działa, drugi działa, trzeci działa, no, ale to nie o to chodzi. W tej chwili człowiek po prostu po czasie się z tego leczy i mówi sobie nie,
A tu no, nie będziemy tego robić w każdym wypadku, bo to człowiek by zwariował. Jeżeli nie jest o to proszony i mu za to nie płacą, to tego nie robi. Ja też tego nie robię, o ile mam jakieś takie na tle prywatnym rozmowy. No ale tutaj było ewidentnie no, spaczenie, no, taki poziom zaburzenia dosyć wysoki. I trzeba było tak zadziałać, bo nie wiadomo, jakby się to skończyło. Nie? I nie wiadomo, jak się to dalej skończy, nie? Bo to przecież no. Zresztą taka też jest duża nieumiejętność. Pamiętajcie, nigdy nie stawiajcie sprawy tak jak tutaj była postawiona na przykład w tych komentarzach, albo ja, albo wy, nie? Albo ja, albo ty, nie? Albo ja będę robił tutaj, co chciał. Nigdy tego nie róbcie, to zawsze zamyka rozmowę na amen. Nie? Jeżeli chcecie pozostać w relacji, to unikajcie takiego, no nie ma takiej sytuacji, nie powinno być w waszym życiu, które by tak stawiała sprawę, nie? Że ja tu będę robić co chciał, albo ja, albo ty. No ale to tylko ludzie właśnie z taką chwiejną osobowością to tak stawiają sprawę. To trzeba na to zwrócić właśnie uwagę i zwróćcie na to uwagę. Także tu się musiałem odnieść, bo no przepraszam. Bo tak to już jest. Nie ma, aha, na mnie nie liczy. Nie dam się wydymać. Co ty, blacha, ten blacha pisze na czacie, że się nie chce wydymać. No, ja wiem. Zależy, blacha. No ja bym tak też definitywnie nie mówił, bo jakby tutaj zaraz przyszły, nie wiem, jakieś trzy długonogie blondynki, to... Na ostrzu noża, tak, Lodblik, tego słowa mi zabrakło. Nie, znaczy nigdy nie stawiacie, jeżeli zawsze musi być ta furtka otwarta do dyskusji, do dalszej współpracy. Musi być. Inaczej się to wszystko załamuje, także. No ale to rzeczywiście to jest reakcja, którą zdecydowanie kontroluję i chciałem wywołać Marcinie. No tak, to do tego Marcina mówię, tak to już jest. W kółko, mamy 21:10. Jeżeli nic się już nie dzieje, trochę sobie o tym wszystkim powiedziałem, co mi tak leżało. Audycję będę prowadził dalej, oczywiście, czyli teraz, jeżeli będą komentarze, to nie będę miał już możliwości czytać, bo od tego tygodnia, od jutra naprawdę idzie ostro, co postaram się wam nagrać w filmikach i będę mu o tym mówił w kolejnych audycjach. Co jeszcze? No... Tu właśnie dostaję przed chwilą maila właśnie o takiej, żebym się opowiedział o zazdrości i o zawiści. Nie, no to wszystko wiecie jak to wygląda, także taka jest scena sukcesu. Jeżeli, no, to tak to właśnie jest. Jeżeli coś się wam udaje, to tak to właśnie jest. No co, Hugo, kończymy? No kończymy. Nikt nie dzwoni, nikt nie mówi nic, nie ma nikogo na czacie. I schodzimy dalej do komentarzy, których już nie czytasz, a i do następnej audycji pewnie. I do następnej audycji, których też już nie czytam. Także fajnie, że piszecie sobie... No, ale są ludzie, co się tym bardzo mocno podniecają. Rozumiesz, to są dopiero śmieszne rzeczy, nie? Rozumiesz, że miał się podniecać pisanie komentarzy z kimś, kogo w ogóle nie znasz i po co w ogóle, nie? Do czego, nie? Do czego to miałoby być, nie? No, ale... Jaką to miało być, nie? Walblacha, macie taki kontest psycholog? Nie, no to musiałem się tutaj odnieść, bo ktoś zauważył, że rzeczywiście wykorzystałem pewną, znaczy nie wykorzystałem, była tutaj zawarta pewna wiedza z analizy. No jest, ona tam przecież te komentarze nie zginęły, także jeżeli, o właśnie, jeżeli się chcecie z tym zobaczyć sobie, jak to funkcjonuje, a się zajmujecie tym, no to tam wyciągniecie od razu te same wnioski, albo nawet może inne, albo lepsze, albo może ja też nie jestem najbardziej spostrzegawczy na świecie, tym bardziej, że jak nie czytam całości, a mniej więcej widzę pewien obraz, nie? Ale że to działa, no że tam ktoś, nie wiem, te osoby całe właściwie wszystko sobie mówią i to tak jakby, no tak naprawdę nachalnie, że nie wiem, no tak jakby po pokoju ktoś biegał na golasa, nie? I no to może i na siłę, żeby być zauważonym, no bo wiesz, nie wiem, jeżeli się pisze tam ktoś trzy razy, trzy zdania, a tam ktoś 50 od razu, nie? No to jest taka próba jakoś, nie wiem, zwrócenia się uwagi. Ja tę uwagę oczywiście zwróciłem, ale ta uwaga jest w negatywny sposób, bo jest pozytywne zwrócenie uwagi i negatywne. No, pozytywne, wiadomo, coś zrobić pożytecznego, fajnego, miłego. Negatywne to jest właśnie, nie wiem, chodzić i bruździć, opowiadać, ubliżać i no, coś takiego. To jest właśnie negatywne, ale to często też się u młodzieży spotyka, że oni wolą, nie wiem, przywrócić śmietnik, niż na przykład przeprowadzić panią przez ulicę, a to i to jest zwrócenie na siebie uwagi, ale oni wolą po prostu demolkę. Hugu. Maciej kończy, 5 minut i ciągle nadaje, Jacek Welblacha mówi i nadaje, już na zapas.
No tak, za tydzień firma na migracji, nie wiem z kim będzie, tak jak powiedziałem, jestem uzależniony od tego realizującego, może z Hugiem, może mam nadzieję z Łukaszem Uroszekiem, a mam nadzieję, że z Hugiem, a jeżeli tak, to będą filmiki. Pozdrowienia, dzięki za telefony, nie, dzięki za, tak, za telefony skype'owe i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Was, Szongał z Niemiec, pozdrawiam wszystkich emigrantów i serdecznie witam jeszcze raz tych, którzy dojechali dopiero, a którzy dojadą dopiero w lutym, a to jeszcze będzie 5 osób. Pozdrawiam, znaczy do mnie tylko co do mnie. Pozdrawiam i do usłyszenia. I do zobaczenia. Jeszcze reklamowo powiem, że wydajemy audiobooka Janka Fiora, o czym możecie przeczytać na naszej stronie www.kontestacja.com, jeżeli jesteście zainteresowani. No, jedną z najlepszych książek, którą napisano w języku polskim. Dobranoc. Jeszcze polecam tego na pewno audiobooka. Polecam dlatego, że Janka Fiora powinniście słuchać. Nie trzeba się koniecznie z nim zgadzać, tylko że kulturalnie oczywiście ja też się nie do końca zgadzam, ale słuchać. Jest to człowiek emigrant z dużym doświadczeniem życiowym, dużym biznesowym. Mi on bardzo dużo no, nakierował mnie na pewne rzeczy. Także zdecydowanym idolem moim i warto go posłuchać. Dobranoc. Pozdrowienia. Bye bye. Albert, wychodzimy!